Na samym początku w ogóle się w tym nie widziałem. Odpychałem to, chociaż zbierałem facetów, jechałem na konferencję do Kliczkowa, do Wrocławia, gdziekolwiek po prostu. Ja sam siebie w tym nie widziałem, chociaż inni mnie widzieli. Mój pastor już mnie widział wcześniej w tym i w listopadzie w tamtym roku zaczęło się po prostu. Pan Bóg przyszedł do mnie i powiedział mi w jednej chwili, że to jestem ja, że to jest, powiedział mi wprost, że to jesteś ty. A dla mnie z Panem Bogiem się nie dyskutuje. I w ten sam dzień dostałem chłopaka, po prostu przyszedł do mnie, żeby się zwierzyć, żeby porozmawiać i wiedziałem, że to jest dla mnie służba, że ją zdołam poprowadzić, chociaż mam problem czasem z wypowiedzeniem się, mam problem ze stresem, ale tego nie biorę pod uwagę. Na dzień dzisiejszy skończyliśmy półroczny cykl spotkań relacyjnych, poznawania się, co nas przybliżyło do siebie. Następne spotkanie planujemy po prostu taki luźny wyjazd na paintballa. Następnie chciałbym podjąć temat uzależnień na spotkaniach, dzielić się świadectwami, które nas zmieniły, w jaki sposób Pan Bóg nas dotknął. Także jeżeli się wahasz, jeżeli masz jakieś trudności, nie myśl o tym. Wierz po prostu, uwierz, że Pan Bóg ci w tym pomoże. Wierz, że możesz to zrobić dla innych, dla kogoś i jeszcze bardziej wzmocnić siebie. Amen. Jesteśmy, aby wspierać, wyposażać i inspirować mężczyzn do bycia jak Chrystus. Piotr, Janusz, Tomasz, Grzegorz, Paweł, Szamgar, duszpasterstwo mężczyzn.